Dobra, na 3-4. 3-4. Ha, false start, debilu. Jeszcze nie. Sprawdzałem twoją reakcję. Kliknąłeś już akceptuj, to nie ma w co. Możliwe nawet, że teraz wyszedłeś z Ligi Legend przypadkowo. 3-4. Ha! I co? Znowu źle. I pana to teraz. Gdzieś? Musisz trenować reakcję, żeby grać w Ligę Legend ze mną. Musisz mieć dobre reakcje. Spartiatix! Chciałem wam chyba coś obejrzeć, ale już nie pamiętam co. A, tego typka, co rzucił szkołę i jest tatuażystą. Widzieliście go kiedyś? Ale taki dziwny trochę typ. To nie jest to, ale takie coś mi wyskoczyło, bo wpisałem. 14 lat moje ma tatuaż. Buntowniczka. Ho, lubię buntowniczki. Czy mam 14 lat i mam tatuaż. Hej kamisiaczki, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj nagrywam filmik, ponieważ 2 dni temu zrobiłam mój pierwszy tatuaż. Za 10 lat się pyta, ty czemu ty masz jakiegoś kota w różowym swetrze na nodze? Jesteś upośledzona? A nie, to jak miałam 14 lat, to sobie zrobiłam. Worf. Przemyślane decyzje. Ona ma 14 lat? Ty, teraz się skapnąłem. Ona mówi o tym, jak miała 14 lat i zrobiła tatuaż, czy ona teraz ma 14 lat? Poczekaj chwilę. W ogóle to jest 10 maja filmik, 16 dni temu. Ona ma 14 lat? Niemożliwe. Wygląda, jakby miała 14 lat? Wygląda jak Cruella z Dalmatańczyków, ale to tyle. Dobra, no to zacznę od tego, jak wyglądał cały przebieg robienia tatuażu. Ale te tatuaże postarzają, lol. Robiłam go w studiu, trwało to około 30 minut. Generalnie to myślałam, że ten tatuaż będzie o wiele, wiele, wiele bardziej bolesny. A jako tako mnie jakoś nie bolał za bardzo, w sensie oczywiście no bolał, żeby nie było, że ja kurde nie wiem. Bo masz 14 lat jeszcze, układ nerwowy się nie wykształcił. Dziewczynko, powinnaś takie rzeczy wiedzieć, jak sobie robisz tatuaż. Bolał, ale nie tak jak myślałam, myślałam, że będzie o wiele gorzej. Można to porównać do bólu, jakbyś mocno se cyrklem przyjeżdżał po skórze, tak... Mocno cyrklem sobie po skórze przyjeżdżał? Ta, co chwila tak robię. Boże, jak łatwo sobie wyobrazić, jak sobie cyrklem zapieprzam po ręku. Boże święty, przecież to jest najbardziej obrazowe porównanie, jakie można sobie wyobrazić. Cyrklem po ręce sobie zapieprzasz, przecież każdy to robi, normalny człowiek. Generalnie, żeby nie było, moja mama od razu się nie zgodziła na tatuaż, tylko musiałam ją miesiącami błagać, nie pozwalała mi spać, ciągle mówiłam 14 lat. Mogę tatuaż? I w końcu udało mi się namówić moją kochaną mamusię na tatuaż i poszedł ze mną do studia i zrobiłyśmy to cudo. Dobra, generalnie to proces tego wyglądał tak, że poszłam tam, przemywał mi jakimiś płynami nogę, a później najpierw zrobił kontur na czarno, a później pokolorował na różowo. Nie za bardzo się na tym znam, ale tak to wyglądało z mojego punktu widzenia. A i jeszcze przed tym, zanim zaczął wkuwać mi maszynkę... Że mu rad nie dawała. Ale pan najpierw sweterek narysuje, a ja bym chciała sweterek najpierw. Albo kotka nie chce widzieć na nago, bo to mi dzieciństwo zniszczy. Proszę najpierw sweterek, proszę. Teraz pewnie spytacie, czemu akurat Hello Kitty? No to już wam tłumaczę, czemu akurat wytatuowałam sobie Hello Kitty. Hello Kitty to jest moja najukochańsza postać z wszystkiego, z gier, z bajek. I generalnie... Jakie były gry Hello Kitty? Gry... Gry... Hello... Kitty... To są gry online, takie przeglądarki... Prawdziwe gry... W przeglądarce gry.pl Hello Kitty... Oraz, jak dobrze wiecie, Lil Peep też bardzo lubił Hello Kitty. Nosił bardzo dużo ubrań związanych z Hello Kitty. A ja gram, i Hello tak, Kitty... gram! Ale pokażę wam magię, ci, którzy piszą graj, pana to. Ha, lol. Kojarzy mi się właśnie z Lil Peepem, więc postanowiłam, że muszę mieć tatuaż Hello Kitty. To jeszcze kojarzy mi się z moim ulubionym raperem, którego nadal mam w pamięci i będę miała na zawsze. Czemu akurat w wieku 14 lat? Ponieważ bardzo chciałam tatuaż już teraz i po prostu Lil Peep też zrobił w wieku 14 lat, jakby co, więc... Kilka osób z mojej szkoły. Zrobiła sobie tatuaż tylko dlatego, że typ z internetu sobie zrobił też tatuaż w wieku 14 lat. Ja wiem, że ten przykład. Ta, a jakby twój kolega wskoczył w ogień, to też bym wskoczył. Jest debilny, ale do tej sytuacji bardzo pasuje.
szkoły też ma tatuaże, więc rozciągnąć, ale nie sądzę, żebym już urosła. Poza tym... Ma 14 lat, zna się na wszystkim. Nie sądzę, żebym jeszcze urosła. 14 lat to... No jak można sądzić albo nie sądzić? Albo urośniesz, albo nie urośniesz. I przecież nie wiesz tego, bo masz 14 lat w dupę. Przepraszam, już się uniosłem. Dużo, dużo już mnie znajomych nawet pytało, czy nie będę żałowała, bo w końcu to Hello Kitty to tak, taki trochę dziecinny tatuaż. Ale... Ale lipomp taki miał. Po pierwsze, jak będę żałowała, to mogę go usunąć, bo w tych czasach można wszystko. Po drugie, mogę go przerobić na inny tatuaż, ponieważ... Takiego kotka ze skrzydłami czarnymi, takiego upadłego anioła kota. O, taki malutki tatuaż bardzo łatwo przerobić. A po trzecie, nie sądzę, żeby mi się znudziło, bo nawet jak będę tam starsza, będę miała 40, 30 czy ileś tam lat. Ma 14 lat i mówi, czy się idzie na 3... A kurde! Podejście dzieci do takich rzeczy, naprawdę, nie wiem czat ile wy macie, ale mając 14 lat, nic nie wiesz o niczym. To jak można mówić, co będziesz robił w wieku 40 lat? Czy ci się coś będzie podobać dalej, czy nie? Może będzie miała sentyment do tego co najwyżej, ale żeby jej się... może... No wydaje mi się, że 40-letnia osoba ta sama, patrząc na to, co kiedyś robiła, albo czuje takie cringe, zażenowanie, albo... Ale kiedyś było, ty, bo chodziliśmy na kremówki po maturach. Spojrzę na ten tatuaż i będę miała takie: o ja, to był mój pierwszy tatuaż, o ja. A wtedy już będę, wiecie, będę cała pewnie w dziarach i będę miała taki ten tatuaż zapamiętany na zawsze, bo jednak tatuaż w wieku 14 lat to tak, wiecie, wow. Kolejny tatuaż mam w planach robić na 16. Będzie to tatuaż przyjacielski z Olgą. Kiedyś wam powiemy, jakie mamy plany w związku z tym. A potem się pokłócą z Olgą. I narysuję sobie czarne serduszko pęknięte. Będzie bardzo smutno. I nagra filmik. Nie róbcie sobie tatuażów przyjacielskich, zwłaszcza z Olgami. Bo na razie już nie chcę przesadzać, więc zostawię tylko ten Hello Kitty, więc... Nie chcę. Gada, że nie chcę przesadzać z tatuażami. Mając tatuaż w wieku 14 lat. Dobre zdanie. Na spokojnie, jeszcze będę chciała na 16 jakiś tatuaż związany z Lil Peepem inny niż Hello Kitty. Bo po prostu jest to dla mnie ważna osoba. Generalnie jak dbam o tatuaż, przez jakoś dwa dni musiałam go owijać w folię i psikać tym sprayem. Generalnie nadal psikam tym sprayem, już nie noszę folii, bo jest bardzo, bardzo... Ej, mi się wydaje, czy ona ma taki tatuaż z chipsów, co się lizało, pluło i tak dalej. I miałeś na przykład takiego motylka na ręce. Jeśli też chcielibyście tatuaż w takim młodym wieku, to nie w każdym studiu wam zrobią. I musicie mieć zgodę mamy, a nawet pójść tam z mamą, bo inaczej nie ma opcji. Tylko błagam, nie piszcie: Jezus Maria, masz 14 lat, zabij się, jak możesz mieć w takim wieku tatuaż. Bo tak... Jezus Maria, masz 14 lat, zabij się, jak możesz mieć w takim wieku tatuaż. Takie komentarze są zbędne, już to słyszałam, już mi wystarczy. Usłyszałem, napiszcie taki komentarz. Dobra, w dupie. Co wpadło do internetu, z niego nie wypadnie. Naprawdę nie musicie cisnąć ciągle tego samego, wymyślcie coś nowego. W tym odcinku to tyle, zapraszam na inne filmy. Ej, czat, ale w sumie w wieku 14 lat tatuaż. Powiem tak, wypieprzane mam w tatczyce zrobić tatuaż czy nie, w wieku nawet 2 lat. Czy cię w ogóle, czy dożyjesz 20 czy nie, też mam na to wypieprzone. Ale wiesz, ona dobrze wie, że to jest kontrowersyjny temat, dlatego nagrała taki film prawdopodobnie. Nie możesz jej pisać, tak naprawdę zjechać ją możesz, ale tylko argumentami. No ale ona wszystkie te argumenty, które w sumie pasowałyby do zjechania jej, w filmie już powiedziała, że prawdopodobnie to są kłamstwa. Powiedziała, że już nie urośnie,
i tak dalej. Powiedziała, że pan na pewno się jej będzie podobał, bo przecież jak dziecku się podoba rowerek, jak ma 13 lat, to na 100% ten sam rowerek będzie mu się podobał. Jak dziecko lubi zielony kolor w wieku 10 lat, to na 100% będzie wszystko miało w zielonym kolorze, bo przecież to jest ukochany kolor i nigdy ten kolor się nie zmieni, bo to jest dziecko, a dzieci przecież wiadomo, że są stałe we wszystkim. Najlepiej w sumie, jak masz 10 lat, weź ślub sobie, bo wiesz, że już nigdy zdania nie zmienisz, także weź sobie ten ślub w wieku 10 lat, zamknij mordę. Spokojnie, nie denerwuj się. No ale w wieku 14 lat, tak racjonalnie, ja bym do tego podchodził, że jeżeli chciałbym mieć tatuaż, wiecie, dobra, jeszcze żeby jakiś typ to zrobił, ale zauważcie, ja nie mam żadnych uprzedzeń, ale zauważcie, że kobiety przecież szybciej zmieniają zdanie do tego, co im się podoba, a co nie. To jest oczywiste, nie? Wiecie o tym. Nagadasz, że w wieku 40 lat na 100% będzie się jej podobał ten tatuaż. Mając 14 lat gadasz, co ci się będzie podobało, mając 40. Boże, jak samochody będą wtedy latały, rozumiesz to? A ty mówisz, że ci się będzie podobał Hello Kitty na kostce nadal. Nie no, ale mówię, tak naprawdę. W sensie, no to są argumenty, które są przeciwko temu tatuażowi. Na pewno są jakieś za... Ciężko mi teraz znaleźć, nie? Ale generalnie to... Ona się stara pokazać te argumenty, które są przeciw, jakby nie miały sensu. Naprawdę. Nie no, to nie jest patologia, że ona ma tatuaż, czad. To jest jedynie kontrowersja. A do patologii, no to bardzo daleko w tym przypadku. Nawet jeżeli mama się na to zgodziła, no to wiesz... To nie jest aż tak ten, tylko po prostu argumenty, które są przeciw temu, że ona urośnie, że jej się przestanie podobać, bo to dziecko i tak dalej, są tak duże, że po prostu to nie ma sensu ta decyzja. To nie jest patologia, tylko to jest według mnie kretynizm. Robienie z siebie ponadprzeciętnie inteligentnej jednostki, mając 14 lat i kolorowe włosy i tak dalej. Boże, ja nie mówię, że kolorowe ten, zaraz mnie złapiecie. Ta gościu, ty stereotypy, kolorowe włosy to debilizm, aha. Dobra, ostatni argument, który zmiecie każdy do tej pory podany. Zobacz, jak ona może wiedzieć, że będzie się jej podobał tatuaż za 20 lat, jak ona w wieku 14 lat nie może się zdecydować, czy chce mieć różowe włosy, czy czarne. I dlatego ma obydwa. Ja no, ale tak szczerze, naprawdę mam wypieprzone na to. Po prostu się wypowiadam, bo proszę. Proszę cię. Nie będzie teraz 10 minut czekania. Powiedz mi to, proszę. Napisz mi na czacie, że nie będziemy czekać 10 minut teraz. Proszę, napisz mi. Proszę, napisz mi to na czacie teraz. Nie interesuje mnie, co ty chcesz napisać. Napisz mi na czacie, że nie będziemy czekać 10 minut. Napisz mi to. Nie klikam fight match, dopóki nie napiszesz, że nie będziemy czekać. Nie, ale tak szczerze, wujek, nie mam nic do ciebie, tak? Nic się nie stało. Ale masz napisane na przykład, że czekamy jeszcze 30 sekund, a ty czujesz srakę. Nie możesz poczekać 30 sekund i pójść się wysrać, bo urfa znajduje w ciągu 500 sekundy, tylko idziesz się wysrać, mając 30 sekund do gierki i tak poszedłeś się wysrać. Wujaszku, ty to na pewno nie możesz mieć tego tatuażu w wieku 14 lat, jak ty nie możesz się zdecydować, czy idziesz srać, czy nie. Dobra, fajny mecz, czekamy jeszcze pieprzone 10 minut. Proszę cię, tym razem... Jak będzie atakowała sraka, stoperan, to stopuje. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął, czy w dżungli, czy gdzieś indziej, czy wychował się gdzieś, czy u kogoś, może raczej coś, dzień się potwora, co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił, patrz, on wygląda o tak, zabija bez litości wszak, on zabija łypę.